Dwa zwycięstwa i dwie porażki. Z takim bilansem graczy Dąbrowskiej Unii wychodzi Lindambecz piątej kolejki z 11 Polonii Poraj. Drużyną, która zaskakująco dobrze rozpoczęła ten sezon po dwóch wygranych i dwóch remisach przed sobotnim spotkaniem, plasowała się na wysokim czwartym miejscu w czwartoligowej tabeli. Mecz rozpoczęli goście z Poraja i to oni już po 40 sekundach stworzyli pierwszą podbramkową sytuację, po której czujną interwencją wykazał się Aleksander Weber. Gospodarze pierwszą strzelecką okazję wypracowują sobie dwie minuty później, kiedy to po podaniu od Michała Dyrdy z przeszło 20 metrów Łukasz Wierzba zdecydował się oddać strzał, jak się okazało, mocno jednak niecelny. Pierwsze minuty spotkania należały do Porajan. To oni grali bowiem zdecydowanie bardziej ofensywnie i wykorzystywali nawet najmniejsze błędy gospodarzy, w efekcie czego udawało im się doprowadzić do bramkowych okazji, po których puls zapewne szedł w górę nie tylko defensorom, ale i stojącemu między słupkami młodemu golkiperowi Unii. Zawodnicy Unii, mający przez dłuższy czas problem ze zbudowaniem szybkiego kontrataku, zaskoczyć gości próbowali ze stałych fragmentów. To 16 minuta i uderzenie Michała Skórskiego. W tym fragmencie spotkania, i to należy uczciwie przyznać, gracze Polonii prezentowali się znacznie lepiej niż gospodarze. W porównaniu do podopiecznych Piotra Pierścionka w działaniach ofensywnych przyjezdni nie tylko wykazywali się sporą większą determinacją i nieustępliwością, ale i przejawiali zdecydowanie większe parcie na bramkę. Na szczęście dla gospodarzy Porajanie, choć łatwo dochodzili do bramkowych sytuacji, w ostatniej fazie wyraźnie razili strzelecką niemocą. Niemoc wyraźnie było widać również w grze Dąbrowian, którzy, budując kolejne podbramkowe sytuacje w końcowej części, mieli problem albo z dojściem do oddania strzału, albo z odpowiednią mocą i należytą precyzją uderzenia. Wraz z upływającym czasem gospodarze swoje akcje zaczynają rozgrywać nie tylko coraz szybciej, ale też kończyć całkiem efektownie, tak jak w 26 minucie po strzale Michała Dyrdy. Na dobrą sprawę przez kolejnych kilkanaście minut, nie licząc dwóch sytuacji pod bramką Aleksandra Webera, niewiele ciekawego działo się na boisku. Ostatnio w pierwszej części meczu godną odnotowania akcję stworzyli jednak gospodarze. W 44 minucie po precyzyjnym przerzucie od Sylwestra Dębowskiego przed szansą trafienia do siatki stanął Michał Dyrda, ale jego strzał minimalnie minął słupek bramki Mateusza Kosa. Minutę po rozpoczęciu drugiej odsłony meczu po raz pierwszy niebezpiecznie zaatakowali goście. Igor Krzykowski podał wprost pod nogi Macieja Swatka, ten zagrał na środek do Dominika Marka, który strzałem z pierwszej piłki próbował zaskoczyć Aleksandra Webera. Chwilę później Polonia stwarza sobie kolejną okazję do zdobycia bramki. Kapitan przyjezdny Rafał Psonka zagrywa do Marcina Kowalskiego, ten krótko odgrywa do Mizgały, Mizgała odważnie wchodzi w pole karne, strzela, ale kapitalnie broni bramkarz Unistów. 55. minuta. Tym razem do głosu dochodzą podopieczni trenera Pierścionka. Michał Dyrda podaje do Pawła Cygnara, ten zagrywa na prawo do Przemysława Knapika, który najpierw kładzie obrońcę, a potem strzela jednak wprost w bramkarza Polonii. 3 minuty później uderzeniem z rzutu różnego zaskoczyć Webera próbował Eryk Krupa. 63. minuta. Dominik Marek wycofuje do Psonki, ten od razu odgrywa. Marek odważnie wchodzi w pole karne Unistów, mocno strzela po ziemi, ale nie na tyle, by zaskoczyć dobrze ustawionego Webera. Polonia stwarza sobie dogodne sytuacje, jednak nie potrafi ich wykorzystać. W 67. minucie Unia miała szansę otworzyć wynik spotkania. Zagrywający piłkę z rzutu rożnego Dębowski poda wprost na głowę Kozińskiego, ale pech chciał, że futbolówka po jego uderzeniu trafiła akurat w to miejsce, gdzie stał defensor Polonii. Gospodarze próbowali jeszcze wykorzystać zamieszanie w polu karnym, ale wywalczyli tylko kolejny rzut rożny. 75. minuta. Polonia wyprowadza niebezpieczną kontrę. Eryk Krupa kieruje długie, prostopadłe podanie wychodzącego na pozycję Marcina Kowalskiego. Po chwili rozpędzony Kowalski wpada w pole karne, gdzie skuteczną interwencją popisuje się Igor Krzykowski. Zawodnicy z Poraja protestują, domagając się rzutu karnego, jednak sędzia jest innego zdania. Na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry swojej szansy szukali jeszcze gospodarze. Będący przy piłce Cygnar celowo zwolnił akcję, poczekał na podłączającego się Dyrdę, zagrał do niego tę płasku dośrodkową na bliższy słupek, a tam szczęście próbował Kruczek. Jego strzał obronił jednak stojący między słupkami Mateusz Kos.
Unia Dąbrowa Górnicza Polonia Poraj 0-0. Gospodarze po dwóch porażkach mieli szansę przełamać się przed własną publicznością. Niestety mimo kilku doskonałych okazji nie zdołali trafić do siatki rywali. Niemniej jednak był to mecz, który mógł tchnąć optymizm w serca sympatyków Unii, gdyż Dąbrowianie zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy zdominowali rywala i pokazali prawdziwą wolę walki o zwycięstwo, zaprezentowali się z naprawdę dobrej strony. Tradycyjnie o pomeczowy gorący komentarz poprosiliśmy opiekunów obu drużyn. Można powoli chyba przypiąć taką szpileczkę do mojej drużyny, że na wyjazdach remisujemy. Myślę, że tak z przebiegu mówię spotkania, pierwsza połowa to takie chyba szachy typowe, badała się jedna i druga drużyna, w drugiej połowie już się obydwie drużyny otworzyły, chciały wygrać, no nie po to się gra w piłkę, żeby przegrywać, tylko każdy chciał wygrać. Pierwsza część drugiej połowy zdecydowany pod nasze dyktando, potem gdzieś stanęliśmy, Dąbrowa doszła do sytuacji, ale mówię, najważniejsze, że nie przegrywamy. To jest piąta kolejka, piąty nasz mecz nieprzegrany, więc na pewno trzeba się z tego cieszyć i pracować, żeby w przyszłości było lepiej. Jest to jak stare piłkarskie porzekadło mówić, jak się nie da meczu wygrać, trzeba go zremisować. Na pewno apetyty były na trzy punkty i nie można odmówić zawodnikom o zaangażowanie, ambicji i determinacji w dążeniu do tego wyniku. Natomiast graliśmy po dwóch porażkach i to było widać. Myślę, że te dwie porażki wcześniej miały duży wpływ na dzisiejszą naszą dyspozycję, bo było widać troszkę bojaźni w tych działaniach i w pierwszej połowie trochę się nie potrafiliśmy utrzymać przy piłce, troszkę szybciej operować tą piłką i to ciśnienie zeszło z zespołu w drugiej połowie. Nabraliśmy jedna ofensywa, druga ofensywa gdzieś tam spowodowała, jedna akcja ofensywna, druga spowodowała, że napędziliśmy się dość mocno. Także no co, gratuluję zawodnikom zaangażowania. Chcieliśmy wygrać, nie udało się, no trzeba przyjąć remis z pokorą. Zupełnie inna liga niż ta liga, w której graliśmy. Także zadanie, które było na dzisiaj, żeby skupić więcej uwagi po stracie piłki, jak piłki nie mamy przy nodze. Więc to z tego zadania chcieliśmy zagrać na zero z tyłu, udało się wywiązać. Także zadowolony jestem z zaangażowania i postawy zespołu, z wyniku nie do końca.